Co jest świątynią Boga? Może lepiej trzeba byłoby zadać pytanie, kto jest świątynią Boga, dlatego że sentencja, do której sięgamy, Ewagriusza brzmi tak. Świątynią Boga jest człowiek nienaganny. Nie wiem, czy my się nie boimy takich zdań o nienaganności i czy nie przypisujemy tego, że ktoś jest nienaganny nie Bogu, tylko jego własnym staraniom. I jeżeli myślimy nienaganny, to znaczy może pyszny, a może taki, który po prostu to osiągnął według własnych starań czy własnymi siłami. Jest to jakoś podejrzane. Czy na tym to ma polegać, żeby być nienagannym i wtedy stajemy się świątynią Boga? Wydaje się, że to jest ślepa uliczka i błędna droga. Raczej jest odwrotnie, bo świątynią Boga można być tylko wtedy, kiedy Bóg to ustanowi. A to znaczy, że nie jest to naszą siłą czy naszą zasługą, ale działaniem łaski. I rzeczywiście wtedy to zdanie jest prawdziwe, że świątynią Boga jest człowiek nienaganny, ale taki nienaganny, który ma to z łaski Bożej, który to osiągnął nie swoją mocą, ale łaską Boga. Świątynią Boga jest człowiek nienaganny.